Cześć, za chwilkę mecz Polska-Holandia, ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. My już awans mamy zapewniony, ale zobaczymy, jak to wygląda od kuchni. Jest zimno, więc wchodzimy szybciutko. Jesteśmy za kulisami, ale wchodzimy już na boisko. Trwa rozgrzewka, niestety spóźniliśmy się na występ Roxany Węgiel i Kamila Bednarka. Jakoś będziemy musieli to przeżyć. A z nami jest Bartłomiej Kołodziejski-Smagała, gwiazda sportowego wieczoru. Bartku, jesteś dzisiaj reporterem, stresujesz się? Do którego mikrofonu mam mówić? Do tego, do który się podstawiam oczywiście. No tak, stresuję się, zawsze się stresuję. Zaczepimy Szymona Borczucha. Szymon, czy to twój debiut na koszykówce? Nie, wyobraź sobie, że gdzieś mniej więcej od 15 lat pracuję przy koszykówce. Jestem z Trójmiasta, jestem Ton, czyli z regionu, który koszykówką żyje. No, tak. Panowie często na koszykówce? No, jak najbardziej. Jakiego macie ulubionego zawodnika? Z tego meczu? No, Polaku. Łączyński. Jesteście fankami? Tak. Znacie oczywiście, jak jesteście fankami, to znacie. Ulubiony koszykarz reprezentacji Polski? Adam Waczyński. Tak samo? Tak samo. A komu kibicujecie w koszykówce klubowej? Treflowi. Też Treflowi. Wymarzony rywal reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w grupie. Francja. Dlaczego nie Stany Zjednoczone, tak jak większość chłopaków z reprezentacji chce? No właśnie dlatego, że lepiej chyba byłoby mieć chociaż cień szansy na zwycięstwo. Jak się podoba mecz na razie? No bardzo mi się podoba, szczególnie, że wygrywamy, gramy fajną koszykówkę i Holendrzy w zasadzie nie miałem nic do powiedzenia. Lepiej czujesz się jako rozgrywający na boisku, czy jako ekspert studio? Zdecydowanie na boisku. Ale może po zakończeniu kariery to jakiś pomysł na siebie? Zobaczymy. Jeszcze nie kończę kariery, także jakoś dogłębnie nie myślę nad tym, co będę robił dalej. Także zobaczymy, co życie przyniesie.